Dziś przed wami moje zmagania na świecie wypełnionymi samymi cave'ami. Muszę przyznać, że jak do tej pory był to najtrudniejszy challenge w całej tej serii. O dziwo, w świecie wypełnionymi samymi cave'ami pojawiają się wioski, inne struktury, takie jak outposty pillagerów. Jednakże generują się one nad bedrockiem. Co ciekawe, jest możliwość dostać się nad bedrock, wykorzystując liczne wyrwy, którymi możemy się przebić zwykłym kill-offem. Bez przedłużania, oto kolejny odcinek z przechodzenia Minecraft, ale cały świat to jeden wielki cave. Skoczy ze mną. Nie. Mam pół serduszka. Wow. Wreszcie! Fak. No przecież kuźwa mać! Armia zombie, o Boże. Niewidzialny smog! Nie zapomnij zostawić suba z dzwonkiem, żeby nie przegapić nowych filmów. Dodatkowo zachęcam Cię do wsparcia mojego kanału. Do dyspozycji masz różne bonusy, w tym zapisy live. 3 poziomy wspierania, z czego najtańszy to niecałe 5 zł. Plakietki lojalnościowe i dostęp do emotek. Wspieranie możesz kupić poprzez kartę kredytową lub przez PSC. 5 zł i masz miesiąc wspierania. Pozdro! Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj kolejne zmagania z Minecraftem i niestandardowym typem świata. Dzisiaj będziemy w cave'ach, dokładnie tak. Świat pełny, wypełniony samymi tylko i wyłącznie cave'ami. Czy uda mi się to wszystko zrobić, czy uda mi się to wszystko ogarnąć? Musicie koniecznie oglądać ten odcinek. Oczywiście łapeczka, komentarzyk dla zasięgu. Zapraszam jak najbardziej do subskrypcji, bo jeszcze dosyć sporo osób, które oglądają te odcinki, nie subskrybują tego kanału, więc bardzo fajnie, gdybyście jednak zasubskrybowali. Subskrypcja zajmie ci dosłownie sekundę bądź dwie, a tak naprawdę jak ci się wszystko znudzi, to możesz sobie zawsze odsubskrybować. Niemniej jednak będzie dla mnie to bardzo wyraźny obraz tego, że faktycznie podobają wam się te odcinki i chcecie ich po prostu więcej. Komentujcie, co tam chcecie ewentualnie następnym razem. Bez przeciągania, lecimy z odcinkiem. Intro. Dobra, intro było, pogadanka była, a teraz ja po prostu klikam tutaj back to game, bo ledwo co się po prostu, że tak powiem, pojawiłem na świecie i stanąłem po prostu w miejscu, od razu szybko wcisnąłem escape, bo jak tylko, że tak powiem, zacznę tutaj grać, to zaczną mi się wszędzie dookoła respić moby i będę musiał działać dość szybko, żeby po prostu najprościej w świecie nie zginąć. Okej, uwaga, 3, 2, 1, go! Okej, seed macie, proszę bardzo, tutaj i lecimy sobie w tym momencie. Lawa, okej. Dobra, tam mamy kwiatuszka, tu mamy, nie wiem, gdzie mam iść. Może tędy zeskoczę. Dobra, spokojnie, czaj. Tu i. Nie, on zeskoczy ze mną. Nie. Nie. Dobra, do światła. Światło dobre, światło bardzo dobre. Dobra, mam drewno. Dobra, Cicho. Co ty godasz? Łodźcie, panie! Dobra. Chleb! Ło! Nie. O! Dobra. Wygrałem! Znaczy. Ej, serio. Dobra, tak jak to pokazywałem wam w, że tak powiem, całym intro i objaśniałem, jak to wszystko mniej więcej wygląda, to moi drodzy, no, jakby tutaj nie patrzeć, bardzo ciężko jest cokolwiek w ogóle zrobić. Tak naprawdę od samego początku odcinka, po raz pierwszy w życiu, nie mogłem w ogóle z wami się nic przywitać, nic objaśnić, ponieważ musiałem uciekać przed mobami. Ale, kurczę, znaleźliśmy mineshafta w ogóle. Znaczy, powiem wam tak, jako że świat jest wypełniony cave'ami, to ten mineshaft aż tak bardzo mnie nie dziwi, ponieważ jak sprawdzałem w ogóle, tak naprawdę stworzyłem ten pierwszy w ogóle świat i tam, wiecie, nagrywałem tą wstawkę i tak dalej, to wszędzie dookoła były mineshafty. Naprawdę, uwierzcie mi, że znalezienie tutaj mineshafta na tym świecie, tak jak myślałem, że będzie to ultra, ale to ultra, ultra ciężkie, okazało się jednak, że wcale nie jest takie złe i idzie to faktycznie znaleźć w dość szybki sposób. Słuchajcie, ja sobie tutaj zostawię póki co, tak mi się przynajmniej wydaje, zaraz ten kill-off i to wszystko, ponieważ całkiem niedaleko mamy respa. Tak na dobrą sprawę będę sobie w stanie tutaj zaraz jakieś łóżeczko zrobić, jak tylko ogarniemy sobie jakieś tutaj pierwsze rzeczy. Ale mamy pochodnie, mamy jedzenie, mamy żelazny kilo w ogóle, jakby czego chcieć więcej. Bardzo śmieszna rzecz, to tak jak wam pokazywałem, tak jak mówię w tym intrze, że na tym świecie pojawiają się normalnie wioski, tak? Generują się wioski, tylko że tak jakby nad bedrockiem. I tam normalnie tętni życie, tylko żeby się tam dostać, no to trzeba jednak mieć troszeczkę szczęścia. Ale co jest najdziwniejsze, że faktycznie idzie znaleźć miejsce, gdzie można się tak jakby przebić przez bedroka, nie przebijając się przez bedroka. Wiecie o co chodzi? To wam zresztą pokazywałem tam. To miejsca, które po prostu są takimi dziurami i tam jest w ogóle dziura w bedroku i normalnie można sobie tam wyjść tym cave'em i jesteś nad bedrokiem, siema, masz wioski, masz wszystko. No tego robić raczej nie będziemy, bo szansa, że ja coś takiego znajdę, jest dosyć niska. To chyba, że się okaże, że he, gdzieś się wkopię i nagle znajdę. Co nie zmienia faktu, że kurczę, bardzo się cieszę, bo mamy skrzynki, mamy bardzo dobry start. Teraz tylko będzie problem ze wszystkimi innymi rzeczami, ale spokojnie. Dobra, robimy sobie oczywiście crafting standardowo, patyczki, proszę bardzo.
bardzo tutaj elegancko i robimy sobie oczywiście mieczyk. Okay, mamy bardzo sporego mineshafta i tutaj niestety pająki będą mnie chciały atakować. Nie! Nie! Matko bosko, kochano, ta przecie to tak się nie godzi. Czekaj, nie. We to. Wow, mój Boże! Nie strasz mnie, ty gnojcu mały! Dobra, czekaj, nie, ja schowam tutaj wszystkie te rzeczy, zostawię tylko kamienny miecz. Mam pół serduszka, także fajnie, nie? Bardzo fajnie. Dobra, dobra, nie ma spawnera, elegancko, okej. Mamy tutaj w ogóle lawę, więcej lawy i różne takie fajne rzeczy. Może udałoby się ewentualnie znaleźć jakieś, kurcze, diamondy, fajnie by było, ale na razie póki co mam bardzo, bardzo mało życia. I zastanawiam się, czy dać się po prostu zabić, zrespić się i jeszcze raz tutaj przyjść, bo w sumie nie mam daleko. Czy jednak, kurcze, nie, bo samo to, że jak zginę, ja nie wiem, czy ja tam znajdę faktycznie odpowiednie przejście. Więc dobra, spróbujmy przeżyć, okej, dobra. Pająków już tam nie ma, zjem sobie, odnowi mi się troszeczkę jedzenia. Powinno być ok. Dobra, przede wszystkim bierzemy sobie pochodnie. Tu jeszcze wezmę sobie ze dwa chlebki. To jest nasza taka pierwsza, powiedzmy, baza, hehe, wypadowa. No i trzeba się troszeczkę zaopatrzyć, wiadomo, właśnie tutaj w różne surowce, czyli kopanko, węgiel, żelazo, inne takie. Niby start fajny i w ogóle dynamiczny, super, ale kurczę, jakby ciężko. Będzie bardzo ciężko na pewno na tym świecie, bo jak sobie sprawdzałem na innym save'ie, na przykład ruiny portalu, to wyobraźcie sobie, że ruiny portalu również lubią się generować głównie właśnie nad bedrockiem. Szansa, że znajdę takie ruiny portalu, jest bardzo znikoma. Mamy dużo żelaza, dużo złota, wszystkiego naprawdę. Jeżeli chodzi o surowce, nie będę narzekał, bo wszędzie są cave'y, wiadomo. Dobra, zjedzmy sobie jeszcze ten jeden chlebek, no i pozbierajmy sobie nieco tutaj jeszcze drewna, bo skoro mamy tutaj mineshafta, to fajnie by było tego drewna pozbierać jak najwięcej. No i zaraz sobie musimy zrobić jakieś, kurcze, łóżeczko, ale na szczęście pajęczyn tutaj nam brakować nie będzie. Dobra, mamy też złoto, więc to też jest super, mamy bardzo dużo żelaza. Ja pozbieram drewno, pozbieram troszeczkę nitek i zaraz się zobaczymy. O, dzień dobry, akurat sobie wykopywałem żelazo i proszę bardzo, mamy skrzyneczkę, fajnie. W ogóle przez chwilę tak rozkminiałem, bo jak ja się dostanę do Netheru i w ogóle sobie myślę, ta, ruiny portalu będę szukał. Przecież mam lawę, tu jest zaraz kanion, mam multum lawy, a zrobić dla mnie wiaderko w tym momencie, gdzie mam tutaj taki dostęp do surowców, to jest naprawdę easy. Więc dostanie się do Netheru również będzie easy. To jest tylko kwestia tego, jaki Nether mi się trafi, ile czasu w Netherze będę musiał poświęcić. No i ewentualnie, wiadomo, trzeba ogarnąć jakieś tam strzały inne takie, ale jak będę miał dużo złota, to pigliny myślę, że również mogą mi te strzały wydropić, więc to jest akurat bardzo, bardzo spoko rzecz. Naprawdę ten cave jest ogromny i podejrzewam, że jeszcze go sobie troszeczkę poeksplorujemy, jak tylko się nieco bardziej dozbroję, wiadomo, tarcza, jakiś full set i tym podobne. Uwaga, projectile protection, dobra, ale mamy żelazo, mamy złoto, mamy pochodnie, bardzo się cieszę. Przede wszystkim musimy zrobić sobie łóżko, dlatego mamy już trzy wełny, mamy trzy deseczki, proszę bardzo, i jest w tym momencie łóżeczko. I super, bardzo fajnie, także jak już mam respa, to się troszeczkę mniej boję o swoje życie, no bo jak zginę, to się tutaj zrespię i będzie wszystko okej. Okay. Zróbmy sobie przy okazji pierwszą rzecz, myślę, hełmik ewentualnie. Mogłem zrobić sobie, co prawda, tarczę, ale zrobiłem sobie hełmik, okej, okay, dobra, nieważne, teraz zrobię sobie tarczę, okej? Okay? Obiecuję, tak, robimy tarczę, jak najbardziej, nie bójcie się, proszę bardzo, tarcza jest niczym speedrunner w Minecraft. Działać sobie dalej, więc idziemy zaraz po kolejne surowce. Może ja wezmę sobie ze sobą ten chlebuś i ten żelazny kilo, bo to się też mi może przydać w razie czego, jeżeli znajdziemy właśnie takie złoto, ewentualnie może coś więcej, więc złoto również jak najbardziej musimy sobie zebrać. I wydaje mi się, że jak tylko się dozbroję, czyli to zajmie mi, no, raptem kilka minut, bo mamy tutaj naprawdę dużo surowców i ewentualnie chwilę polatamy sobie po tym cave'ie, no to wbijam od razu do Netheru, żeby zobaczyć, cóż ciekawego w tym Netherze nam się wygeneruje, bo jest to, że tak powiem, taka moja rozkminka na teraz, żeby faktycznie trafić coś, mam nadzieję, dobrego. Dobra, mamy bardzo, bardzo dużo żelaza, złota. Pamiętam, jak nie dalej niż kilka dni temu na live zastanawiałem się, jak ja w ogóle poradzę sobie ze światem, który jest całości po prostu pokryty cave'ami, że wszędzie po prostu generują się cave'y. I zastanawiałem się, jak ja w ogóle sobie poradzę i tak pierwsza właśnie rozkmina była taka, że muszę znaleźć mineshafta, bo inaczej nie dam rady. Ale myślałem przede wszystkim, że będę musiał uciekać, ginąć kilka razy, żeby faktycznie znaleźć w końcu coś sensownego, a tu się okazało, że po prostu uciekłem w jednym kierunku i znalazłem mineshafta. Znaczy, było to do przewidzenia, bo jak zobaczyłem ten kanion i zobaczyłem tą lawę i tak
tak dalej, myślę sobie, kurczę, fajnie, żeby był tutaj Mineshaft, nie? I siemanko, jest Mineshaft, także naprawdę, jeżeli chodzi o to, to było tu ogromne, ogromne szczęście. Pytanie tylko, czy Nether uda się trafić jakiś w miarę fajny, czyli wiadomo, no, żeby trafić przede wszystkim twierdzę, bo bastion nie jest mi naprawdę tutaj potrzebny. Aha, nie boję się ciebie! Zablokował się w tej. Dzień dobry, witam. Okej, okay, name tak nie będzie mi za bardzo potrzebny, natomiast mamy złoto i mamy jeszcze pochodnie, wezmę sobie jak najbardziej. Więcej żelaza, bardzo mnie to cieszy, więcej węgla, superancko. Teraz najtrudniejsze zadanie, wrócić do miejsca, gdzie mamy bazę, a w Mineshaftach jest to różnie. I jesteśmy w bazie z powrotem, dzień dobry, witam, jakby nie ma nocy, w sumie nawet nie wiadomo, czy jest noc, czy dzień tak naprawdę, bo jesteśmy w jaskini, ale to nie ma znaczenia. Mamy ponad stak żelaza, prawie półtorej staka żelaza, mamy jeszcze też troszeczkę złota, dlatego jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Zróbmy sobie więcej piecyków, żebyśmy mogli sobie tutaj nieco sprawniej to wszystko przepalić, dlatego proszę bardzo, wrzucamy sobie to tutaj. Nie mam za dużo węgla, chociaż w sumie nie ma tragedii tak naprawdę, tu wrzucimy sobie jeszcze pół staka, elegancko, dobra, klateczka, elegancko i buciki, pyk, pyk, proszę bardzo, full iron set, dziękuję, nie, naprawdę, to jest zawsze taka satysfakcja, jak się udaje full iron set sobie zrobić, ale tutaj w tym przypadku, w tym świecie, to naprawdę było to aż za łatwe, bym powiedział. Tu sobie wezmę wodę, jest tu bardzo niebezpieczne, jak widzicie, wszędzie są moby, wszędzie jest ciemno, tam tylko ta lawa, co na początku nam się rozlewała i tak naprawdę do nic. Proszę bardzo, zrobimy sobie kowadło, bo czemu by nie, skoro mamy książkę na Projectile Protection, narzucimy ją sobie na naszą klateczkę i zawsze to jakiś dodatkowy armor będzie, także mam zenchantowaną klatę, nie żeby coś. I ja się zastanawiam, jak jedzenie ogarnąć, przecież ja mogę sobie spokojnie zrobić wędkę i połowić ryby. Co prawda nie będzie to ultra efektywne, ale zawsze to coś, nie? Także zróbmy sobie normalnie, rozumiesz, wędeczkę, tak o, bo czemu by nie? Wrzucimy sobie resztę na razie tutaj rzeczy, bo nie potrzebujemy tego wszystkiego ze sobą. Oświetlimy sobie nieco tam terenu i połowimy ryby. No, no nic innego mi tak naprawdę nie pozostaje, tylko ja sobie tutaj po prostu wyjdę na spokojnie do góry. Zrobimy sobie takie pseudo schodki. Tutaj możemy sobie przekopać, proszę bardzo. O, takie o sobie schodki zrobimy, tu sobie nieco oświetlimy, żeby się czuć troszeczkę bezpieczniej i będziemy sobie po prostu łowić ryby. No tylko to mi teraz pozostaje tak naprawdę, żeby jakiekolwiek jedzenie sobie ogarnąć. Cześć zombie, znaczy topielec się zmienił. A few moments later. Powiem wam tak, no stoję tu już od dobrych kilkunastu sekund i ani jedna ryba mi nie chce tutaj, rozumiesz, wziąć, także... 6.5 hours later. Halo, czy w tym świecie można łowić ryby, czy nie? 2000 years later. Czekam tutaj i czekam i czekam i czekam i żadna ryba nie łapie, w sensie to w ogóle, to nie działa. Dobra, coś czuję, że jednak to nie wyjdzie, nie wiem o co chodzi, naprawdę nie mam bladego pojęcia, ale najwidoczniej na tym świecie, nie wiem, nie respią się ryby, nie można łowić ryb. Mamy olbrzymie zapasy żelaza, które na pewno sobie zaraz jeszcze przekonwertujemy na dodatkowo jakieś tutaj kilofy, narzędzia, miecze i inne takie. I zastanawiam się, czy respa będziemy sobie zmieniać, czy zostaniemy może tutaj, bo wydaje mi się, że możemy to zrobić tak. Hop. Okej, okay, mamy w ogóle redstone. Jesteśmy naprawdę nisko, bo tu jest 11 poziom, więc tutaj mogą być gdzieś diamenty w ogóle. Trochę niefajnie, bo myślałem, że bardziej będzie tutaj cave'ik, żebym mógł się do niego po prostu wkopać. W ogóle tak się zastanawiam, że skoro tutaj mamy problem z transportem, czy raczej z podróżowaniem, bo wszędzie są cave'y i nie wiadomo, czy będę mógł faktycznie tutaj się normalnie luźno przemieszczać, to wydaje mi się, że moglibyśmy spróbować zrobić sobie taką rzecz. Nether travel, dokładnie tak, czyli po prostu będziemy sobie podróżować nether i być może uda nam się coś więcej ogarnąć. Dobra, ja sobie tutaj zrobię taką hehe bazę. 5 żelaznych kilofów. Myślę, że na razie powinno nam starczyć, bo coś czuję, że będziemy mieli sporo kopania ogólnie w tym odcinku. Dobra, jestem gotowy. Bo mamy w ogóle noc teraz, więc sobie pójdziemy spać, czemu by nie? Żebym ja dobrze zrobił ten portal, bo ja dawno, żebym tego portalu nie robił. Dobra, tu się wykopuję, proszę bardzo. Tu sobie damy również lawę, elegancko, dobrze. Chyba w ten sposób, tak mi się wydaje. Dobra, ryzyk fizyk, uwaga. Tak, no to nie, to nie. Definitywnie nie. Tworzę sobie portal, mam tutaj bardzo dużo lawy, nieważne. O jednej rzeczy zapomniałem. Ja nie mam zapalniczki. Please, dobry Nether. Serio, please, 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 please. I
Jesteśmy w... Ujujuj. Dobra, tu jest World Forest. Tutaj lawa będzie leciała bardziej w dół. Dobra, to tyle dobrze. I ten sposób. Dobra, wiecie co? Ja sobie troszeczkę tej platformy tutaj bym zabudował, bo troszeczkę się niepewnie czuję w każdym razie. Tam mamy też przestrzeń, więc to nie jest tak, że ten kanion jest taki nie do przejścia tutaj, tylko bardziej chodzi o to, że jest tak leciutko, leciusieńko problematyczny, co nie? Tam mamy Crimson Forest, czyli to jest właśnie ten, którym ja chciałem się znaleźć, bo tam jest szansa na spotkanie hoglinów i moglibyśmy sobie nieco jedzonka ogarnąć. Dobra, pytanie, czy gdzieś tutaj będzie coś interesującego? Hem, hem, hem. Okej, dobra, no to idziemy sobie w takim razie w tą stronę, normalnie tak jak tutaj sobie to wszystko oznaczyliśmy. Tu jest dosyć niebezpiecznie, więc tu nie będziemy iść. No i tutaj mamy te world stemy, także od razu sobie to zbierzmy i zrobimy sobie ze sobą smoker, który nam się później przyda do jedzonka. No i mamy też przy okazji trochę jeszcze tych stemów tak na później, w razie czego, jakbyśmy chcieli jakiś tam crafting zrobić czy coś w tym stylu. Mamy ostatni chlebek, także będzie trzeba naprawdę uważać, żeby zbytnio głupio nie tracić życia. Wiem, co od razu jeszcze sobie zrobię, bo żebym zapomniał, a to ze zwykłego drewna się robi łódka. Łódka nam się może przydać przede wszystkim na etki. Ogólnie spoko, że całkiem niedaleko portalu mamy World Forest, to może nam się przydać na później, gdybym miał polować na Endermany, czego bardzo bym nie chciał, ale niestety raczej będę musiał to zrobić. Oni tam będą walczyć teraz z nimi. Dobra, i tutaj też widzę, że walczą. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak! Tak jest! Dajcie mi mięso! Dobrze, dziękuję bardzo za mięso, bardzo mi się przyda. Skóry nie potrzebuję, ale mam mięsko. Wow! Dobra, bym przez przypadek mógł uderzyć, kurczę, tego. Okej, okay, proszę was bardzo, złoto dla wszystkich. Tylko dla ciebie... No kuźwa, ty mały, mały, mały! Bo ty po prostu zabierasz. Dobra, mamy potki na fire resistance, to się może jak najbardziej przydać. No nie bij mnie, kuźwa! Ty mały! Kuncwocie ty! Perełki, panie, perełki, potrzebuję perełek. Perełki, perełki, dajcie chociaż raz czy dwa, no please, bo ja nie chcę tyle potem polować na endermany, come on! Jak to jest strasznie kuźwa znerfione, dlaczego? Żadnych enderpereł, nic, nul, zero. O, cztery... 400 i kusie rzucił, bardzo fajnie. No ja sobie chwilę tutaj będę musiał popolować na hogliny, żeby w ogóle mieć jakkolwiek jedzenia. Ten fungus idzie ze mną. Nie, nie podchodzicie do mnie. Uuu, mamy Stridera z siodełkiem. To jest bardzo, ale to bardzo przydatna rzecz na później. Tu mamy hoglina jednego, którego chciałem upolować. Hy! Hy! No! I! Ha, ha. Wow, ale mnie odrzuciło. A. Dobra. A. A. Ha. Ha. No i pięknie. Także celem jest tamten Strider, który bardzo mocno się oddala, nie fajnie. Bo gdzieś w tamtą, bądź w tamtą stronę możemy znaleźć coś ciekawego. W każdym razie mamy dosyć spore jezioro, morze lawy, a w tamtą stronę mamy portal. I mam nadzieję, że uda się to znaleźć jak najszybciej. Bo jeżeli będziemy mieli już z głowy Blazy, to tak na dobrą sprawę później, no ewentualnie, no co, no polowanie na Endermany again. Na szczęście w miarę blisko portalu. Nie! Dobra, smoker bierzemy oczywiście ze sobą, mamy węgiel, mamy tutaj wszystko. No i teraz plan jest następujący. Trzeba wsiąść na Stridera, który ma siodełko. Szkoda, że żaden tutaj z tych bliżej nie ma siodełka. Tamten niestety tylko ma. W razie czego potka na odporność na ogień przygotowana, także mam nadzieję, że nie będzie tutaj problemu. Coś czuję, że ten odcinek mimo wszystko dużo czasu mi zajmie, bo już nagrywam prawie 50 minut. Także tak jak mówiłem, początek, hehe, fajnie. No nie oddalaj się, Strider! Nie rób mi tego, ej! No chyba se jaja robisz, że się tak odda... No nie, no to jest chamstwo, ej! Dobra, mam bloków, tym razem będę bardziej na ich poziomie, tak? Jest! Jesteś mój Strider! Tak! Dobrze, okej. Okay. No cóż, no explore netheru. Myślałem, że się akurat nether uda i chociaż to nie zajmie mi olbrzymiej ilości czasu, no ale co ja się spodziewałem po netherze w 1.16? Najbardziej jestem zły, że 31 złota, które udało mi się wykopać, zużyłem do handlu z piglinami i ani razu nie dostałem enderperełek. I to jest w ogóle chyba najgorsze tak naprawdę. Nie ukrywam, że chciałbym gdzieś tutaj znaleźć twierdzę, żeby faktycznie... nie eksplorować przez godzinę netheru, tylko może gdzieś trafić bardziej
szczęśliwie. Tutaj mamy ruiny portalu z tego, co widzę. A, sprawdzę sobie, może coś ciekawego tutaj znajdziemy. Projector Protection 3 również. Mamy złote jabłuszko, jak najbardziej wezmę. Złote marcheweczki, tego nie biorę, zapalniczkę to już mamy. No to lecimy, ale przynajmniej mam 10 złotych marchewek, znaczy 9, przepraszam. Ale to jest akurat spoko, bo takie marcheweczki, o, mamy kolejnego stridera z siodełkiem. Dobra, tutaj raczej już nic nie znajdziemy, więc zawracamy i lecimy w bardziej otwarte tereny. No muszę coś tutaj znaleźć, nie wierzę, że nic nie znajdę. Problem jeszcze będzie ze strzałami, ale z drugiej strony, no tak jak mówię, może akurat natrafimy na jakiś bastion i... tym razem do tego bastionu bym poszedł. Czy ja będę w stanie gdziekolwiek coś tutaj w ogóle zeksplorować tym striderem? Tyle się namęczyłem, żeby go zostać. I nie mogę nigdzie tutaj eksplorować, bo wszędzie mi się kończy lawa. Dobra, ostatnia odnoga chyba taka jeszcze, która nam pozostaje. Ale z tego co widzę chyba też nic z tego. I tutaj zaraz nam się lawa będzie kończyła. Chyba, że będzie przejście jakieś. Daj mi tu twierdzę. Please, serio, naprawdę. Już dużo jestem w tym neterze. Ja jeszcze będę musiał tu co najmniej z godzinę posiedzieć. Daj mi twierdzę. Dobra, mamy przynajmniej dużą przestrzeń. Mamy bardzo dużo tego Warp Forest całego. No przecież taka ogromna przestrzeń, halo. No jest Crimson Forest ponownie. Super, fajnie, no i no, no twierdza, halo. Jest niemożliwe. Nether mnie ostatnio nie lubi, autentycznie Nether mnie ostatnio nie lubi. Jedyny plus jest taki, że głód mi nie schodzi, no bo jednak jadę na Striderze, więc to jest akurat spoko, ale jeju, 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 no dajże twierdzę Minecraft, please. No i ciul, wszędzie się lawa skończyła. W sensie, no, lawa się skończyła w neterze. Nie ma po prostu gdzie striderem eksplorować, także jedyne co mi pozostaje to po prostu zsiąść z niego i próbować iść na pieszo. Strider, ja wiem, że ci jest zimno, ja wiem, ale jak ty, jak cię zostawię w lawie, to ty mi znikniesz, rozumisz? Nie. Dobra, i zapisujemy kordy Stridera. Minus 273, 35, minus 490 Strider. No tutaj mamy jakby przejście. Ej, poczekaj, dobra, nie, to ja zrobię kółeczko. Przekopiemy się. Ła, nie. Dobra, mamy przejście. Hono Strider. O nie, tam jest gaz. O nie. Dobra, idziemy bardziej w Basal Deltas. Ciul. Na Basal Deltas jest ten plus, że jest bardzo dużo lawy. Super, fajnie, że przeszedłem wszystkie biomy. Bardzo się cieszę. Kuźwa, nienawidzę. To jest chyba najgorszy achievement. Zawsze, jak się robi speedruny i jak się... Tak, tu jest bastion, tak? Fajnie. Fajnie, że jest bastion, ale daj mi najpierw twierdzę. Dobra? Okej? Okay. Takie piękne tutaj tereny minecraftowe. No przecież tu wszędzie mogą być twierdze. Czemu tu nie ma twierdzy? Kolejne złote jabłko. Unbreaking 3 buty złote. Super, fajnie. To ja sobie zamienię za te moje, które tutaj mam. Ale już jestem naprawdę daleko od portalu. 1000 ponad kratek, nie? A portal był gdzie? 46. Fajnie. Bardzo fajnie. O! Tak! Wreszcie! Come on! 1000 kratek, żeby kuźwa wreszcie znaleźć twierdzę. O mój Boże, dobra, chodź, wyjdziemy tutaj, chodź. Dobra, chociaż tyle dobrego. Tam jeszcze po drodze, jak będziemy wracać, będziemy mieli, kurczę, bastion, nie? Striderku, zostawiam cię ponownie, spokojnie zapiszę sobie twoje kordy. Minus 273, 38, minus 1300. O mój Boże, 1000 ponad kratek, żeby znaleźć w ogóle twierdzę. A znając życie, pewnie gdzieś w drugą stronę miałbym pod nosem tą twierdzę, ale już dobra, nieważne. Dobra, widzę wither szkielety, bardzo niefajnie i tam są blazy, super, dobra. Ja chcę tą podkę zużywać teraz. Teoretycznie mogę, ale na razie jeszcze nie, dobra. Wither szkielety będą tu strasznie mocno się spawnić, no bo jest to mimo wszystko ich naturalne środowisko, bym powiedział. Dobra, czekajcie, ja będę musiał sobie tą podkę zażyć. Ale plus jest taki, że trochę przynajmniej kości z nich będę miał, nie? Więc to jest o tyle spoko. Szukamy spawnera. Dzień dobry. Strasznie dużo tutaj jest wither szkieletów. Strasznie dużo. Zalepiamy. Dobra, nie ma przejścia. Teraz szukamy spawnera przede wszystkim. Tu sobie zalepimy. No i tutaj... Co tu się dzieje? Bardzo złe się dzieją rzeczy tutaj. Bardzo złe. Dobra, mamy pałeczkę jedną. Nie ma drugiej. Sloty mi się porąbały. Dobra, czekaj, idę tutaj. Tam mamy spawner. Boże, ile tu jest szkieletów. Dobra, tu nie przejdziecie. Ale tu jest blaze. Co tu się dzieje? Dobra. Ja nawet spawnera nie będę musiał szukać. Po prostu będę tak polował. A nie, tu jest spawner, dobrze. Ojojojojojojoj, no, 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 no.
Tu mi przynajmniej nikt pleców nie zrobi, bo tu tak naprawdę nie ma przestrzeni takiej. Dobrze, że mam potkę. Jeszcze na 30 sekund muszę to pilnować. Przecież tu jest ich od groma. Łatpitul się, łatpitul się, łatpitul się, łatpitul się. Dobra, druga potka w zanadrzu. Dobra, 5. Potka mi się już skończyła. Dobra, postaram się bardziej po prostu bronić tarczą może. Oj, oj, oj. To będzie bardzo ciężkie. Ojej, to nie, 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 nie dam rady. Dobra, ciul. 6. Bardzo niefajnie tutaj... Piglin stoisz, pigment, piglin, ciul w to. Będą tu jakieś skrzynki? Tak, tam będą skrzynki. Ja tam zaraz pójdę, bez kitu, tam może jakieś diamenty albo coś znajdę. No pigment, kuźwa, łazisz mi w tej weftę, przeszkadzasz tylko. Irytujesz mnie. Złoto, okej, okay. Złoto bardzo dobre. Dwa diamondy, wow. Fuck, 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 fuck. Fak, 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 fak. Co ja zrobiłem? Gdzie mi się kuźwa wszystko pomieszało? O ja pierdzielę, dobra, czekaj, bo mam tą jedną potkę. O Boże, łomat. Poczekaj, na spokojnie, na spokojnie. O mój Boże, jak ja nie lubię tego biomu, jeżeli chodzi o twierdzę. Jezu, jak ja się zestresowałem cały. Dobra, bo mam buteleczkę i mogę sobie zrobić jeszcze zawsze jakąś potkę czy coś, ale... Boże, nie, moment, moment, spokój. O, fa... O, ja już widziałem swoją śmierć, kuźwa. Widziałem po prostu swoją śmierć, nie? Bo pomyślałem sobie w ten sposób. Mam crafting, mam żelazo, mogę sobie zrobić ten cały kociołek. Tak, mogę wlać do niego wodę i z takiej wody mogę sobie później zrobić chociaż te potki, więc to jest akurat spoko. Jedyne czego nie będę miał, to nie będę miał redstone'a, ale zawsze potem jakieś potki będę mógł sobie zrobić. To było straszne, to było naprawdę, naprawdę straszne. Dobra, mam dwa diamenty, zastanawiam się, czy znajdę jeszcze trzeci, czy lepiej sobie stworzyć miedź. Nie, najgorsze jest to, że ani nie miałem ze sobą żadnego jabłka, ani nic z tych rzeczy, wszystko miałem po prostu pomieszane totalnie. Obsydian, dobra, bierę. Naprawdę masakra, nie polecam, nie polecam takiego stresu, nie? Przez ciebie prawie zginąłem! Ja się muszę uspokoić, ja się muszę uspokoić, bo ja nie mogę logicznie myśleć po prostu, nie? Sorry. Dobra, na razie nie będę tego używał, po prostu wezmę sobie to wszystko ze sobą, będę miał to po prostu gotowe. Tyle, to jest moja jedyna woda, którą zużyłem, a mogę ją wziąć z powrotem? Nie, nie dam rady jej wziąć z powrotem, dobra. Strasznie ciężko jest zarządzać tutaj tym ekwipunkiem, naprawdę, mam strasznie dużo rzeczy. Jeszcze pałeczek potrzebuję, mam 7, potrzebuję ich zdecydowanie więcej. Głupie rzeczy! Czy robię? Strasznie, przepraszam, ale to po prostu stresuję się, dobra? Przez to, że prawie zginąłem, po prostu się zestresowałem totalnie. Najgorsze są tutaj wither szkielety, które są z każdej możliwej strony, kuźwa. I to nie jest nic fajnego! Nie chcę używać od razu potki, nie chcę od razu używać potki, nie chcę od razu używać potki. Najgorszy nether, jaki mogłem trafić w ogóle, no. Czemu ta twierdza nie wygenerowała się gdzieś wcześniej? 7 to będzie za mało, bo ja tych oczu kresu pewnie będę miał potrzebował o wiele, wiele więcej, no. Ciul, ja muszę mieć chociaż bezpieczeństwo, kuźwa, od ognia, nie? Bo to jest... przerąbane po prostu. Super, fajnie, jeszcze gaz do mnie strzela. Dobra, ile mam? 9. Dawaj więcej, póki mam potkę. Spadaj! No, odlatuję do góry, skubaniec! Jezus Maria, no przecież kuźwa mać! Gaście pierdzielony, ty! Daj se na wstrzymanie! Nie mogę nic zrobić! Najbardziej stresujący nether, jaki w życiu miałem. Minuta jeszcze, kuźwa, no muszę to wykorzystać, bo potem mnie będą podpalać co chwilę, no. Dobra, 11, 12, okej. To jest walka z czasem, nie? Dobra, 16, kurczę, no musi mi to starczyć, no nie ma uciekam stąd, gdzie pieprz rośnie, nie? Mam tutaj tego magma cube, ale już nie będę ryzykował teraz i tutaj polował na niego, pewnie gdzieś później też go spotkam. Tyle stresu, ja to będę miał tyle montażu, to będzie chyba najdłuższy odcinek w ogóle, bo ja będę musiał te wszystkie akcje, które tutaj się działy, wrzucić do odcinka, naprawdę, uwierzcie mi. Mordeczko kochana, idziemy, idziemy stąd, cholerę, ja chcę już walczyć ze smokiem. Teraz pytanie, jak ja się mam dostać z powrotem do portalu. Poprawia mi humor to, że właśnie przed chwilą zobaczyłem statystyki filmu, którego wrzuciłem dosłownie, znaczy jak to nagrywam, wrzuciłem go pół godziny temu, czyli ta mapka, gdzie tak bardzo, bardzo się rage'owałem. Bardzo fajnie się
przyjęła, także bardzo mnie to cieszy oczywiście. I teraz tylko fajnie, gdyby mi się jeszcze udało dzisiaj zrobić to, co tutaj właśnie teraz robię, to już w ogóle będzie picobello magnifique. Przepraszam, że ci znowu zostawiam, ale tak to już jest. Dobra, to jest jakby drugi materiał teraz sobie robię po prostu, bo bałem się, że już ten cały materiał, który zgromadziłem do tej pory, żeby mi nie przepadło to, bo nie powtórzyłbym tego w żaden sposób. Ten kilof zaraz padnie, także ja sobie go tutaj wyrzucę i mam kolejny zawsze taki dodatkowy slot w ekwipunku, bo naprawdę strasznie ciężko jest mi tutaj miejsce znaleźć. Dobra, tego szkieleta sobie załatwimy. I hop, i hop. Dobra, mamy kolejną strzałę, spoko. Co tutaj ciekawego znajdziemy? Kurczę, 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 ale fajne rzeczy, o mój Boże. Chcę przede wszystkim sprawdzić, czy to jest bastion skarbowy. Boże, nie skarbowy, mostowy, bo jeżeli to jest bastion skarbowy, to chcę tylko sprawdzić, czy to jest tak naprawdę bastion mostowy, tak jak mi się wydaje, czy niekoniecznie, bo jeżeli tak, to jest szansa, że będę miał dużą ilość złota. Totalnie nie widzę żadnych mobów i troszeczkę się boję. Nie! Spadaj! Ty jesteś straszny, dobra. Dobra, strzały, obsydian. Jak ja cię nienawidzę! Zemszczę się, kuźwa! Jeszcze raz! Zgiń, przepadnij! No, jakoś się udało, przynajmniej coś żeśmy zdobyli. Nieważne, uciekamy! Ja mam tyle stresu w tym odcinku, że to jest po prostu jakiś rekord. Serio, jakoś kurczę, ostatnio jak w Netherze byłem, tak bardzo się nie stresowałem. Nie wiem, czy to zestresowało mnie to, że byłem kilka razy bliski śmierci właśnie w tej twierdzy, gdzie mi Wither szkielet zrobił plecy, ale i tole. Dobra, to jest chyba ta trasa, bo tak właśnie wtedy widziałem ten bastion i jak gdzieś tutaj przechodziłem. Dobrze, okej. Szukałem dokładnie tego przejścia, ponieważ wszędzie, gdzie dookoła przechodziłem z Traderem, to nie było to miejsce, które było właściwą drogą, tylko to jest właśnie to. Ale teraz już na pewno będziemy zmierzać w dobrym kierunku. Koordynaty nam się tutaj ładnie zmniejszają. Czy tam jest kolejny bastion? Jakim cudem ja to wszystko omijałem, jak pierwszy raz szukałem twierdzy? To jest niemożliwe, ej. I tutaj kolejne ruiny portalu, kolejny blok złota. No kurczę, no zawsze to dodatkowe 9 sztabek. Ja mimo wszystko sobie troszeczkę spróbuję pohandlować z piglinami. No zawsze może coś uda się zdziałać. O, dobra, 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 jest. Tak, wróciliśmy do miejsca, z którego ruszyliśmy na poszukiwanie twierdzy. Super, fajnie, naprawdę, cieszę się niesamowicie. Mam 41 sztuk złota. Być może uda się faktycznie jakieś enderpery, chociaż jedne, wyhandlować u piglina. Naprawdę byłoby to niesamowicie fajne. Tutaj możemy sobie już Striderka zostawić, jako że nigdzie nie będziemy dalej eksplorować. Dziękuję ci bardzo za pomoc. Jak zwykle okazałeś się bardzo, ale to bardzo pomocny. Korty portalu na szczęście zapisane mam, ale mam nadzieję, że używać ich typowo nie będę musiał. Tam jest twierdza. Ja się wygenerowałem gdzieś tutaj, czyli chcecie mi powiedzieć, że jak zwykle zmarnowałem godzinę czasu, żeby znaleźć twierdzę, omal przy tym nie zginąłem, a twierdzę miałem tutaj? No tam gdzieś mam portal niedaleko, no nie, no nie, nie. Oszaleję, oszaleję. Ale jestem tak wściekły niesamowicie, że miałem pod nosem twierdzę, że to jest głowa mała, naprawdę, serio. To jest to, co ja chyba mówiłem gdzieś ostatnio albo na jednym z ostatnich odcinków, że problem z Netherem jest taki, że problemem nie jest szukanie samej twierdzy. Problemem jest tak naprawdę wybranie odpowiedniego kierunku, w którym znajdziesz w ogóle samą twierdzę. Skoro muszę, to się po prostu przekopię, nie ma problemu. Dzień dobry, jest mój portal. Boże, gdzie ja dookoła żem las, naprawdę, nie? Dobra, jeju, ile ja mam tutaj surowców, to głowa mała tak naprawdę. Dobra, blaze rody są zabezpieczone, także lecimy w takim razie handlować i polować na endermany. Wylądowałem na głowie endermana, spoko, fajnie. Zostawię sobie tutaj ten pion i tutaj będę musiał pamiętać, że to jest. Dobra, endermanie, bo ja nie wierzę, że mi tak pigliny rzucą dużo tych enderpereł. Także mógłbyś siąść tutaj do łódeczki ładnie, dziękuję ci bardzo. No i enderperełek nie ma. Powtórka z rozrywki będzie, ja wam mówię. Dobra, idźmy najpierw dać się rozczarować piglinom po raz kolejny, bo czemu by nie? Ciebie jednego bym potrzebował, tego małego nie, ale ciebie jednego bym potrzebował. Także on jest tutaj teraz, że tak powiem, zablokowany. Ja sobie w międzyczasie tu jeszcze popoluję. O, proszę bardzo, przynajmniej jedną perełkę już mam, fajnie. Rzucił perły! Cztery perełki rzucił, dobrze, dobrze. Co tu ciekawego jeszcze rzucisz? Nie mam bladego pojęcia. Ale chociaż raz rzucił perły, więc to jest jakiś progres, nie? Obsydian jeszcze mamy, fajnie. Nit, ja wezmę. Zobaczymy, czy chociaż jeszcze raz mi rzuci perły, bo naprawdę bardzo dużo złota zużyłem łącznie już na handel z piglinami, więc mam nadzieję,
że się to uda. Patrzcie na te wszystkie śmieci, które on rzuca. Co chwilę to samo. Crying Obsidian, Black Stone, Soul Sand, kuźwa skóry, tego cały czas. Cały kuźwa czas. O, i znowu Soul Sand. O, i znowu Black Stone. Spoko, jak będę sobie chciał zrobić farmę Black Stone'a, to uderzam normalnie Soul Mark. No i dupa. Fajnie, że chociaż raz rzucił perły. To jest szok. Szok i niedowierzanie. Naprawdę, popatrząc na to, jaki jest, że tak powiem, rozkład procentowy szansy, że akurat wydropi perły, to jest coś tak niesamowicie rzadkiego, że to głowa mała. Okej, no to w takim razie co? Polujemy na Endermany old fashion way, nie? Najbardziej irytuje, jak w momencie, kiedy jeszcze ich nie ładuje do łódki, oni coś w ostatnim momencie biorą. To jest straszne. Dobra, mamy perełkę kolejną, super. Jest! Kurde, fajnie, fajnie, naprawdę fajnie, bo tych perełek będę potrzebował sporo, więc dobrze, że dropią. Co wy się tak wszyscy nad tymi przepaściami żeście poustawiali, no? Jak na złość. Ile ja bym dał za miecz z lootingiem, o mój Boże. Dobra, mam już 12, to jest całkiem fajna liczba, tylko coś czuję, że może mi ona nie wystarczyć, żeby znaleźć w ogóle stronghold. Jak mi się ten żelazny miecz zepsuje, to chyba faktycznie wrócę do bazy, zrobię sobie ten diamentowy miecz i wrócę z powrotem tutaj do polowania, nie? Dobra, wiem, że 12 pereł pewnie będzie za małą ilością, ale idę przede wszystkim zrobić sobie diamentowy miecz, to na pewno, bo już ten zaraz mi padnie. I chociaż sprawdzę, w którą stronę ten stronghold będzie się znajdował. I może spróbujemy zrobić coś w stylu tego Nether Travela całego, żeby się okolice tych koordynatów jakoś może pojawić, czy coś w tym stylu, nie wiem. Kombinuję po prostu, bo już nagrywam to tak długo, a jeszcze nawet nie mam zlokalizowanego strongholda, jeszcze nawet wszystkich pereł tak naprawdę nie mam. Jedyny plus jest taki, że mam dosyć dużo strzał, tak, bo mam tutaj 56 spectral arrowów i 20 zwykłych, także to jest akurat spoko, starczy mi na pewno do walki ze smokiem, tu jeszcze sobie podejrzewam, zrobię zwykły jakiś łuk czy coś, łuszek mogę sobie narobić i tak dalej, jedzenia ogarnąć, to nie jest problem. Jedynym problemem będzie zlokalizowanie po prostu strongholda. Robimy sobie na razie 10 oczu, bo i tak mniej więcej tyle będę potrzebował. Co, no w jaskini no rzucać nie będę. Musiałbym wyjść z jaskini i rzucić gdzieś właśnie poza jaskinią. Dobra, mamy tutaj wyjście. Wyjdziemy sobie i rzucimy okiem. Okej, powiedzmy, że powinienem móc tu odzyskać to oko. Uwaga, tamtą stronę. Dobra, czyli to będą koordynaty X. Koordynat X mi się tutaj zwiększa. Fajnie, że oko nie pękło. I to praktycznie nas na prościusieńko tutaj pokierowało, więc można by szacować, że to będzie Z w okolicach właśnie tutaj tych 200-300, nie? Bo przynajmniej no to bezpośrednio tam, w tamtą stronę nas pokierowało. Więc skoro X się tutaj zwiększa, to wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie udać się wtedy do Netheru i przetransportować się właśnie okolice 1500 na przykład kratki tutaj w tym Overworldzie. No i później kombinować dalej, szukać tej twierdzy, bo nie wyobrażam sobie kopać tutaj czy biegać przez te ciemności, bo tu będzie strasznie dużo mobów. Ja tu będę miał naprawdę przerąbane, a super armoru mimo wszystko nie mam do tego wszystkiego. Weźmiemy ze sobą kilka oczu. Myślę, że takie 5 sztuk powinno nam na razie starczyć. Nie bierzemy tutaj żadnych innych tych rzeczy. I musimy, tak jak mówię, zrobić sobie portal w Netherze, który pomoże nam później znaleźć stronghold, miejmy nadzieję. Takie 200 kratek przekopać w Netherze, co to za problem? O, nie, 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 nie. Panie, bez takich. Mam jeszcze kilofy? Mam jeszcze 2 kilofy. Myślę, że damy radę. Okej, tutaj mamy po prostu rozkopaną przestrzeń, fajnie. Czy to w tą stronę gdzieś była twierdza przy okazji? Tak mi się wydaje. Tak, bo tutaj się podbudowałem. Dobra, no to przynajmniej zobaczymy, jak sama twierdza wygląda, bo coś czuję, że gdybyśmy bardzo potrzebowali, to jeszcze możemy z niej później skorzystać, chociaż bardzo bym tego nie chciał. Ale jakby dostęp do wszystkich surowców mamy. Problemem jest tylko to, że ja nie chcę później znowuż wracać tutaj do Netheru na przykład i kombinować i znowu polować. No zobaczcie, jak blisko była twierdza. Bo wystarczyło obrać jeden dobry kierunek i mielibyśmy wszystko z głowy, nie? Dobra, w ogóle tyle mobów zabiłem, blaze'ów, szkieletów, endermanów i tym podobne, że mam 28 level. Plus wiadomo, jeszcze tam surowce też kopałem, ale ogólnie masakra. Fiu! Dzień dobry. No, 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 ty! Ty! Ja ci dam, ty, mendo jedna. Dobra, tego nie będę potrzebował raczej, ale... No i mamy tutaj bardzo bliziutko twierdzenie. Naprawdę spoko, no super, sympatycznie, dobra. Kurczę, jakbyśmy się przy strongholdzie znaleźli, to by było super, nie? Albo gdzieś, żebym go widział, czy coś. To by było win-win. Ok,
Okej, dobra, i jesteśmy na kordach 1600, tak? Dobra, mamy dosyć, powiedzmy, że otwarty teren, więc stąd będziemy w stanie coś jeszcze dalej eksplorować. Pytanie, w którą stronę nas jeszcze będzie to kierowało? Paduwa! Paduwa! Dobra, please, żeby dobre kordy chociaż były, co nie? Uwaga, uwaga, and... Bo jak to spadnie tam, to trochę lipa. Oj. Wiecie co? Zaraz, żeby nie ryzykować. Mamy całkiem niedaleko. Mogę sobie tutaj na spokojnie wrócić. Trochę tylko surowca bym potrzebował, żeby się tutaj podbić. Mamy na spokojnie tutaj transport tej weftę. Jakby tutaj problemu mieć nie będziemy. To jest tylko kwestia taka, żeby mieć troszeczkę pochodni. Bo jednak jakby nie patrzeć, ten teren jest tam wszędzie tak niesamowicie ciemno. Więc sobie chociażbym pochodniami tam trochę oświetlił i czułbym się nieco pewniej, co nie? Szczerze, Minecraft powinien dać mi Strongholda w miarę blisko, chociażby dlatego, że miałem tutaj twierdzę, tylko że jej nie zauważyłem i zmarnowałem dosyć sporo czasu szukając innej. Więc wydaje mi się, że poprzez ten cały stres, który musiałem tutaj przejść, Minecraft powinien mi tam w fajnych kordach, gdzieś tam w jakimś fajnym, odsłoniętym miejscu ten Stronghold dać. Naprawdę, serio. Uwaga, uwaga. Okej, bezpośrednio w tą stronę nas pokierowało i oko spadło, dobra, ale bezpośrednio w tą stronę, czyli tak naprawdę na koordynacie X jesteśmy na idealnych kordach? Jest moje oczko, dzień dobry. Okej, czyli jesteśmy tutaj naprawdę w dobrych kordach, tam mamy portal, czyli 1600, jeżeli chodzi o koordynat X. Kurczę, teraz pytanie, czy to będzie koordynat Z na plusie tutaj, czy koło zera, czy to będzie gdzieś na minusie coś? Nie wiadomo tak naprawdę. To jest chyba najtrudniejsze szukanie Strongholda, jakie do tej pory miałem. I teraz w ogóle tu nie będę w stanie w ogóle wejść tak naprawdę, potrzebuję bloków. Oczywiście Mondrylia i bloków nie wziął, tak? Powiem wam tak. Tak rozkminiając powolutku, czy bo ten pająk będzie tutaj mnie ścigał. Spadaj. No to lecimy polować na endermany. Znowu. Co tam się dzieje, że tu tyle endermanów jest? Mam dodatkowe 5 enderpereł. Mam nadzieję, że starczy mi to wszystko, bo łącznie będę miał ich teraz 16 bądź 17. Gdzie już w sumie mam troszeczkę zlokalizowanego tego Strongholda, ale nie wiem, ile jeszcze oczu będę musiał użyć. No ale wydaje mi się, że taka liczba, jaką mam teraz, będzie chyba wystarczająca. Mam nadzieję, no. Dobra, ja sobie muszę poukładać ekwipunek, bierzemy te wszystkie rzeczy ze sobą, idziemy szukać Strongholda, klepiemy smoka i kończę ten odcinek. Dobra, mam nadzieję, że mam wszystko, czego potrzebuję. Troszeczkę jeszcze drewna ogarnąłem. Łuk jeszcze mogę sobie w sumie zrobić. Mam ten crossbow. No i dobra, 30 sztuk drewna. Wydaje mi się, że powinno mi to starczyć. Łóżko mam ze sobą. Jakiegoś tam respa sobie zrobimy bliżej tego miejsca, gdzie będziemy szukać Strongholda. Tutaj w razie czego mogę sobie jak najbardziej również wrócić. I lecimy sobie w tym momencie szukać Strongholda. Miejmy nadzieję, że starczą mi te perły, które mam. Te oczy kresu i tak dalej. Blaze mrodów jeszcze mam więcej, więc później tak na dobrą sprawę jeszcze po enderperły mogę tutaj wrócić, ale bardzo, ale to bardzo bym nie chciał. Jedzenia mam co prawda mało, ale mam jeszcze 9 złotych marchewek, które powinny mi na później starczyć na samą walkę czy jakieś tam eksploracje, a w razie czego zawsze po prostu mogę, tak jak mówię, tu jeszcze wrócić i pokombinować sobie dalej. Chowam się, żeby mnie gaz nie zauważył. Jupi! Edek, w sumie ja bym cię tu bardzo ładnie poprosił, bo jeszcze jakąś enderperłę może przy okazji. O, proszę bardzo, jest. Bez tak, kakujemy chyba do łódki i lecimy w tamtą stronę bardziej, co nie? Próbuję, żebyście cokolwiek widzieli, ale jeżeli nie będziecie widzieć, to bardzo was przepraszam. Ale wydaje mi się, że nie jest aż tak ciemno, jak normalnie by mogło być. Dobra, będę starał się biegać z pochodnią, jednak Dynamic Light, Optifine, te sprawy. Może dam radę. No i teraz tak, 1620 to tak mniej więcej jest ten koordynat, jeżeli chodzi o X. No i teraz tylko tak naprawdę musimy przemieszczać się po koordynacie Z. I nie wiadomo, czy to będzie gdzieś właśnie bliżej zera. Chyba nie może się tak Stronghold wygenerować przy takich kordach, tak mi się przynajmniej wydaje. I rzucimy sobie jeszcze jednym okiem. Tak tutaj akurat go stracić nie powinienem, no chyba, że po prostu nie daj Boże pęknie, ale uwaga, dobra, kieruje nas tamtą stronę, więc autentycznie jesteśmy na dobrych kordach, dobra, mamy oczko, elegancko, dobra, jestem w stanie teoretycznie jakoś tutaj między tymi mobami, o mój Boże, przebiegać, muszę pamiętać o koordynacie X, 1600 koordynat X, to jest najważniejsze, to jest dosłownie jak bieganie, no po cave'ach po prostu, nie jest to nic przyjemnego, dobra, może, wiecie co, ja do wody jednak będzie najlepiej, tak, definitywnie, całkiem fajne tutaj tereny, mamy tu taki troszeczkę cave and cliff update, nie, wyobraźcie sobie, że mamy takie, wyobraźcie sobie, że takie cave'y będą się normalnie generować w Minecraft'cie, nie, to jest całkiem interesujące, dobra, rzućmy jeszcze jednym okiem, tak, dla pewności,
wątpliwości, czy lecimy w dobrym kierunku, co nie? Bo żeby nie było po prostu. Cofa nas! Uuu! Kurczę, to może być już bardzo niedaleko tutaj. Czekajcie, bo my tutaj żeśmy wodą płynęli, tak? Cały czas. No i tutaj zaś znowu będziemy przy minus 400 coś. To nie, no to nas cofało tak jakby, nie? Dobra. Spróbujmy. Nie! Spadaj! Spadaj. Wiecie co, jako że jesteśmy niedaleko, ja sobie tutaj walnę respa, oświetlę sobie, serio, wiecie co, bo ja się boję po prostu, bo tu jest tak dużo mobów, żebym nie zginął, a tu jestem naprawdę gdzieś niedaleko Strongholda. Tu jestem naprawdę gdzieś niedaleko Strongholda. Czekajcie, ja oświetlam wszystko, będę się trochę pewniej czuł. Armia zombie, o mój Boże, dobra, czekaj, taktyka nadzwana będzie, no bo nie chcę zginąć, dobrze, mam diamentowy miecz. Okej, ryzyk fizyk. Uwaga, bo tu jesteśmy na 1600. To będzie bardziej jeszcze w tamtą stronę. Kurczę, teraz oko pękło. Dobra, no ale tu jesteśmy całkiem już blisko. No 1600 to jest koordynat X na pewno. Kurczę, powiem wam naprawdę, nie jest łatwo. W sensie, jakby z jednej strony jestem blisko i cieszę się, bo to jest dosłownie, no, kilkaset tutaj kratek tej wefty polatać. Wezmę sobie z powrotem do łóżka, jak coś szybko respa pierdykniemy. Czyli to nie będzie minus 400 coś, minus 300 też nie, minus 200? No bo na pewno, jak byliśmy przy koordynacie 0,0, no to kierowało nas tamtą stronę, więc no tutaj to będzie gdzieś niedaleko, naprawdę, kurczę, no. Dobra, nie pozostaje nic, tylko po prostu kopać. To jest ten element, którego bardzo, bardzo, bardzo nie chciałem, czyli właśnie przekopywanie się przez górę, bo nie mogę znaleźć miejsca docelowego, ale mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. No mam trochę tych żelaznych kilofów, będzie to żmudne, będzie to monotonne bardzo, ale ja to wszystko wytnę, więc jakby wy tego widzieć nie będziecie, więc ja się zamykam i jak znajdę coś, mam nadzieję, że znajdę, to się zobaczymy. Dobra, wiecie co? Jestem tutaj na koordynacie minus 100. Tutaj znalazłem cave, ale on jest bardzo, bardzo malutki. Mam trochę jeszcze tych enderpearl. Poświęcę to jedno oko, bo na pewno go nie odzyskam i zobaczę chociażby, w którym kierunku mam się jeszcze udać. Czyli wychodzi na to, że już jestem na tym dobrym koordynacie C? Jest, jest, jest! Tutaj można było przepłynąć. Patrzcie na to. Ja tu gdzieś byłem dookoła. O mój Boże, dobra, tutaj mamy portal room. Jest, jest, jest! O mój... Nie, serio, naprawdę, masakra. Ej, ale ja tutaj gdzieś pływałem. Tutaj gdzieś pływałem. Będę zły, jeżeli ja gdzieś faktycznie widziałem to miejsce, ale tak jakby nie widziałem. Wiecie, o co chodzi, no. O mój Boże! Okej, okay, tak, szybko dawaj respa. Dawaj respa mi tutaj. Mamy dwa oczy w ogóle w portalu. Nie no, kozak. Oj, 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 oj. Dobra, czekajcie, bo ja tu muszę ich... Palcie się. Udało się. To był najtrudniejszy element całej tej rozgrywki, pomimo tego, że nie zajął mi ultra dużo czasu. A zabuduję se to wszystko, co się będę. Jestem szczęśliwy, naprawdę jestem szczęśliwy, udało się. Mogę sobie zrobić w ogóle skrzynkę, bo mam wystarczająco drewna w ogóle, żeby sobie zrobić jakiś porządek tutaj. Ale się cieszę, nie, no naprawdę się cieszę, niesamowicie, bo tak już, kurczę, błądziłem w tej wefty, mówię, kurde, 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 czy dam radę, nie? Dobra, zdejmujemy sobie te buty, bierzemy złote. Zresztą, dobra, ja sobie zrobię na spokojnie tutaj wszystko i zaraz się widzimy. Okej, okay, jestem gotowy do walki ze smokiem. Mamy naprawdę sporo strzał, więc jeżeli chodzi o zestrzelenie wieżyczek, się totalnie tutaj nie przejmuję. Mamy tutaj kilo w miecz, wszystko tak naprawdę. Mógłbym tam bawić się, kurczę, tutaj tworzyć z tej wełny jeszcze tam łóżka czy coś, ale nie chcę. Tym razem naprawdę nie chcę. Po prostu jedyne, co chcę zrobić, to uruchomić ten portal. I idziemy się klepać ze smokiem. Mam 9 złotych marchewek, 2 złote jabłuszka, tutaj jeszcze wodę, jakieś enderperły na później, tutaj w razie czego łódka, gdyby mnie tu etki bardzo, no, brzydko biły albo coś w tym stylu. Mamy troszeczkę też bloków. Lecimy. Okej, dobra, jesteśmy w całkiem fajnym miejscu, muszę przyznać. To zrobimy sobie tutaj schodki na szybko. Okej, oczywiście Ctrl B i lecimy, zestrzeliwujemy te wszystkie wieżyczki. Jedna. Druga, trzecia, jest, czwarta, widziałem ten wybuch, widziałem, jest, piąta, pyk, kolejna, i kolejna, dobra, zostały dwie, jest, została jedna, jest, mamy wszystkie, nie tym razem, nie tym razem. Mamy wszystko, także teraz tylko i wyłącznie pozostaje nam walczyć ze smokiem. Wyłączymy sobie już tutaj hitboxy, bo nie będą nam za bardzo potrzebne. Złota marcheweczka, proszę bardzo. Ho, no tu smoczek, ho. W ogóle bardzo dziwny pit się tutaj trafił, naprawdę, mega dziwny. Chodź, 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 bo nie będę strzał marnował, no. Jak zwykle smok się nas bardzo boi, bo smok się nie spodziewał, że damy radę na tym świecie dostać się tutaj
do endu. Ja go trafić w ogóle nie mogę. Dobra, cześć, trafiony. Dobra, dawaj tego miecza. Ej, on znika! Niewidzialny smog! Okej, okay, nawet niewidzialny smog w ogóle, co to jest, ty? Co ty taki niewidzialny się robisz, co? Co ty taki niewidzialny się robisz, ty? Nie na mojej zmianie, ty! To hono tu! Kurde, blisko! Udało się! Po 3 godzinach walki z tym światem udało mi się przejść Minecrafta. Po raz kolejny na świecie pełnym samych samusieńkich cave'ów. Od samego początku, który był naprawdę fajny i taki dosyć pozytywny, po problemy w netherze i olbrzymą ilość czasu, którą musiałem tam poświęcić na zbieranie surowców, poszukanie strongholda, które też nie było ultra proste, ale ja pitole, udało się, mówię, 3 godziny, ponad 3 godziny rozgrywki, żeby to wszystko zrobić. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, bo naprawdę roboty będzie tutaj w luj jeszcze przede mną, bo jeszcze będę musiał to wszystko zmontować, więc naprawdę wow. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, łapeczki w górę, komentarze, obowiązkowo subskrypcja po tym odcinku, jak dotrwałeś do końca w tym momencie, co ja teraz gadam, obowiązkowa subskrypcja za to wszystko, co dzisiaj udało mi się zrobić, bo naprawdę nie było to łatwe i zajęło mi to ogromną ilość czasu, więc chociaż zostaw tego suba, poświęcisz na to 2 sekundy, ja poświęcam na ten odcinek z 8-9 godzin, więc możesz poświęcić te 2 sekundy, żeby dać suba, naprawdę, serio, i łapkę w górę, i komentarz nawet napisać, kuźwa. Wow, jestem wykończony. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do następnego, trzymajcie się, pa, pa.